Witamy w kolejnym odcinku The Isle. Ostatnio zakończyło się tym, że Admiros niestety umarł, więc teraz troszeczkę postanowiłem inaczej zrobić i już rozpoczynam nagrywanie, zanim się znajdziemy, ponieważ muszę Admirosa po prostu odnaleźć, a wiem mniej więcej, gdzie on jest, znaczy wysłał mi koordynaty. Cześć w ogóle, Admiros. Cześć, witam. I słuchaj, spróbuj sobie zapolować na rybkę i spróbuj nie umrzeć. To jest jakby dobra. Dwie rzeczy, a ja postaram się do ciebie dopłynąć. Mam nadzieję... Ja mówię, że coś się dzieje. Tak, właśnie widzę deinozucha dorosłego, który najprawdopodobniej wpieprzał mniejszego deinozucha. No to będzie najedzony, więc ciebie nie zje. No, tak no, będzie. No. Tylko, że tak? My będziemy, Admiros, musieli obok niego przepłynąć. Yeah. Okay. Dobra, to się, ja już wiem, że to się bardzo źle skończy, ten odcinek. A to już po prostu czuję. Czy on płynąć wzdłuż rzeki, czy... Nie, bo my musimy, znaczy... Ty nie masz mapy otwartej, ale no ja po prostu idę po ciebie. Tylko, że idę takimi dobra. Łąkami i wszystko może mnie tutaj zabić. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Jejuś, wiesz jak się stresuje grając z deinozuchem? Masakra. Przecież to chyba najprzyjemniejsza rzecz moim zdaniem. No, gdyby inaczej, gdyby nie było kanibali, to tak. To by był jeden z najfajniejszych takich dino po prostu. Ostatnim razem spotkaliśmy tylu przyjaznych tak. Przyjaciół, że ja wiesz, byłem pod wrażeniem naprawdę. W sumie rzeczywiście, a ja wtedy mówiłem, o nie, Admiros, będzie lipo. No, straszyłeś tak. No bo wiesz, ja tak zostałem wychowany, że tak powiem, że tutaj masz się bać deinozuchów i nie ufać nikomu. I nadal jakby ja zdania nie zmieniam, że tak to wygląda. W ogóle też możecie widzowie zauważyć, że mój kolor się zmienił, ponieważ ja mam na dwóch serwerach deinozucha i... Co o! Się... Nie. Oho. Myślałem, że to ryba, to mały deinozuch i go prawie kłapnąłem. No i napisz do niego, hi, coś tam, hello. No, hi. Ja powoli do ciebie, zmierzam. Aha, ty jesteś tutaj. O nie! Idzie? Wyjdź na... Zabił cię? Nie, jeszcze. A bijecie? Nie. No to czym się stresujesz? A odpisał ci? Bo napisałem ci? Mu you friendly. O, i odpisał ci yes. Coś? Jest. Zaprosić go do tribesu? Nie zapraszaj go. Ej, a może ja bym go zabił? Tak! A jaki ma nick? Zrób to. Benji Twinks FR z Francji. O kurde, Francuzika mam... dobra, zrobię to, Admiros. Zabiję go. Czy mogę napisać I just spawn? O, zaprosił mnie, którym się potwierdza, bo zapomniałem. Dwójką przytrzymujesz. O, dobra. Jesteśmy w grupce. Okej. Okay. Admiros, ja biegnę dawaj. Już. Ale wiesz co, podjarałem w się. Grupie mogą być tylko dwa deinozuchy, więc będziesz musiał zdecydować, czy chcesz być ze mną w grupie, czy z nim. A jeżeli z nim, yeah. We need food, o widzę twoją wiadomość już. Tak, to ja jestem. No. Co teraz? A tak szybko? Jeszcze nawet się z nim nie zakolegowałem. Dobra, Admiros, powiem tak. Ja już jestem. Ej, dobra, to wtedy, wiesz, ja jestem niby z nim przyjacielem, co nie? Mm-hmm. We need food, come fish. On napisał mi come fish. Ale żebym ja muszę, Admiros, wiedzieć, którym ty jesteś. On będzie tym pierwszym, który płynie, ja będę tym za nim. Okej. On napisał fish. Let's go, lecimy. Jedzenie będzie, on będzie świetnym pożywieniem. Dużo składników odżywczych. A jaki masz kolor? Szary taki. Szary. A on jaki ma kolor? Też szary? Też szary, bo jest też maluszkiem. To się nie uda. Widzowie, w międzyczasie, gdy ja regeneruję sobie staminkę, wbijcie oczywiście na Kinguina, czyli partnera kanału, gdzie z Kolumnotar macie taniej gierki. The Isle możecie sobie kupić konto Steam. Jakby zaktywowanym już grom, jeżeli ktoś by chciał sobie przetestować i zobaczyć, czy taki gameplay mu pasuje. Dobra, Admiros, potrzebuję twoich koordynatów. Dobra, poczekaj, bo żeby on się nie skapnął. Mhm. Kopiujesz, cyk, szybko ja sobie sprawdzę. Sklejam, dobra i widzę, płynę widzę, za nim. Widzę. Okej, sobie sprawdzamy. Napiszę mu, I'm so hungry. Jezu, nie lubię pisać w grach, bo to zajmuje mi milion czasu. Spokojnie, idzie się do tego przyzwyczaić. Powiem ci, na przykład dostałem taką wiadomość, że przez to, że ktoś tam widział, jak ja po angielsku piszę na czacie, to też się przełamał i zaczął pisać w tej grze, a wcześniej po prostu nie pisał, więc bardzo fajnie. Ej, Karno widzę. No dobra. Nie, to jest, ta, Raptora widzę, Utaha. Ale on daleko odpłynął. Bo my płyniemy wzdłuż rzeki, wiesz? Tak, ale wy płyniecie... Ma rybkę. W którą stronę płyniecie? Dobra, ja wiem chyba, w którą stronę wy płyniecie. Co on przyniósł? Delfina? Delfin? Eto it. Jem z nim posiłek. On jest taki bardziej prążkowany, a ja jestem biały. Wiesz co, Admiros? Ja się powoli zbliżam. I nie prosiłbym, mogę zjeść tego delfina. Cześć, prosiłbym, żebyś ty wyszedł, oddalił się na przykład od ryby, żebym wiedział, kogo atakować. Ja będę przy rybie, wiesz?
Okej, okay, a on czy też jest przy rybie? On jest w wodzie, on jest w wodzie. Ja Dobra. Sobie jem rybkę, on jest w wodzie. I poluje na kolejną. A jak się wywalę od niego? Ile ja mam procent? Ja mam 33%. No nie możesz się wywalić, on jest maluszkiem, takim jak ja. Tak? Taki tyci? Tak. Znaczy, no tak chyba, taki Dobra. Tyci. Bo tutaj widziałem, to był chyba utach jednak, nie, a nie karno. O, przyniósł mi drugą rybkę. Jej, dziękuję. On chce być kumplami. Ja, dlatego ja nie mogę grać kanibalem, bo ja nawet go nie zaatakowałem. Can you kill me? O, Judy. Co? Kto? Ja nie widzę tego. No ja widzę. Jakaś Judy napisała, albo napisał, czy can you kill me? Ale to nie, no, ja nie widzę tej osoby, dziwne. Mi napisał ten chłop DR. DR. No właśnie napisałem mu thank you, on napisał DR. No ja widzę wasze wiadomości. You're welcome, DR. Co możesz znaleźć w moim słuchu DR? DR. Nie odpisuj. Jak nie wiesz, o co chodzi, to nie odpisuj. Proste. No, chyba tak. No to jest, nie wiesz, nie ma co się nad tym zastanawiać. Ale widzowie też się nie zastanawiajcie nad zostawieniem lajka pod tym filmem, także proszę to teraz zrobić w tej chwili, bo wydaje mi się, że... O kurczę. The Isle jest całkiem spoko. Przejadłem się. Oj, deinozuchy nie mogą rzygać, to się dowiedziałem. O, dobra, no, dobra. Więc możesz jeść, Admiros, ile chcesz. O, widzę. I'm Ja jestem full. Obok was. Którym ty jesteś? Ja jestem tym białym. Czyli ten, ten tak, obok? Tak, ten jest... Ojej, co to za jakiś... No! No! Dobra. Stop! Jej, a jeszcze mi się tak źle... Dobra, Admiros, zabiłem go. Przepraszam. Ja uciekam, dla niepoznaki. Do wody. Ale się źle czuję. Serio, tak się źle czuję. Zrobiłem gościa, który był przyjazny. Jestem i właśnie full. Napędzam nienawiść deinozuchową. No. A sam powiedziałeś, że tak jest, że to jest normalne, no tak, że to są kanibale. Ale wiesz, ja nie chciałem dokładać do tego ręki, a teraz stałem się... Teraz pokazałeś mi smak kanibalizmu. Ej, ale w ogóle ty jesteś malutki. Co no? jest? Ja, i pomyśl sobie, jest, że ja mam patrz, dopiero... Po prawo. Deinozuch. Deino? Mały? Ale nie w wodzie, w krzakach obok ciebie, tu. Duży czy... Maluszek. Stoi sobie w krzakach, zobacz, tam, przede mną, are na wprost. Are you sure? A, to jest ten Judy, no. Tak. Co jest grane? Dobra, kolejnego. Kolejny został zabity. Ale flota, jestem już tak najedzony, że ja nie mogę Dobrze, zjeść Dobrze, możemy sobie tu chwilkę pochillować. Thank okay. you so much. O, czyli zabiliśmy i komuś się to podobało. Także w sumie spoko. O, wiem, co miałem się zapytać. Jakoś, że i tak te odcinki z The Isle są bardzo pogarankowe. Jak ci się podobał Guardians of the Galaxy? Bo w ogóle nie zapytałem o to, a byliśmy tego samego dnia. Bardzo mi się podobało, ale ja zazwyczaj takie filmy oglądam na kilka razy, w sensie... Okej, okay. no ja wiem, że po 10 minut. Do obiadu pół godziny, 15 minut, 15 i tak się zbiera, a później jak mnie wkręci mam czas, to sobie obejrzę godzinę. Okej. Okay. A w kinie no to tak trochę... No tak, to musisz ten czas, nie, poświęcić. No musiałem siedzieć, co nie, i wiesz, takie miałem, kurczę, ja jutro muszę wstać, a już jest 22, to już koniec powinien być, a to jeszcze, już mówię koniec, uratują mnie, jeszcze. Nie, jeszcze. A się myślałem, że nie skończy. Nie, a mi się bardzo podobał, kurde. Po no tym fajnie był zrobiony. Black Pantherze i Ant-Manie były no takie średnie filmy, a tutaj wiesz, wyszedłem z kina i tak mówię, kurde, to było dobre. To był taki film, właśnie taki Marvelowy, fajny film. No. I fajne pożegnanie tam, wiesz, fajnie rozwiązali dużo wątków, więc... No w sumie nie fajnie, bo ja nie chciałem, ale... żeby było takie pożegnanie. Uwaga, będzie mały spoiler, jeżeli ktoś nie chce słuchać. Właśnie ja staram się nie mówić nic. No, takiego. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że nikogo nie zabili. Po prostu. Nikt z głównych strażników nie umarł, z tego co wiem. Ale z tego co pamiętam. Więc... No, więc w tym sensie dobrze to rozwiązali, że udało się to fajnie zamknąć, bez po prostu uśmiercania kogokolwiek. Tymczasem Gra o Tron. No i Gra o Tron, tam co chwilę. Ale to było zarąbiste, jak nie wiedziałeś, wiesz, oglądasz sobie, o, ta osoba nie umrze. Bum, umiera. No, to jest... Ej, a ja wybrałem sobie takiego ulubionego bohatera, który przetrwał do końca. A kogo? Arya Stark. A rzeczywiście, ona, no. No, to była moja ulubiona bohaterka prawie od samego początku i ona nie umarła. No nie, no i a tam wszyscy, wiesz... Tak, to było... Krwawy... Ale to miało swój klimat, to miało swój fajny klimat. Tak, jak był pierwszy sezon na przykład, jak był ten Edda... No ten ojciec, ten Stark cały, główny. No, mówię, o, dobra, on nie umrze, pyk, umiera. Później tam jego syn, pyk, umiera, więc o co chodzi? Tak, ale on był przecież, on chyba był w tym... On był aktorem w tym, Władca Pierścieni? Tak, no Boromira grał. No,
No, to i też to umierał. Było taki szok, że co nie, jak, czułeś się jakby tak. Ktoś z tego filmu innego umierał. No, i w tym sensie, wiesz, to nie była jakaś taka, nie był taki aktor trzecioplanowy, tylko taki główny aktor, nie? No tak, i tutaj tak, umiera, no. Więc no, więcej seriali, gdzie nie ma plot armora, czyli że, o, główny bohater nie umiera, to, bo wtedy, wiesz, wtedy rzeczywiście się stresujesz, czy kurde, ta osoba przeżyje, czy nie, bo to są takie fajne rzeczy. Ile mam procent? 36%, Admiros. Dobrze, ja 11. Lecę jak burza. Dobra, ja bym, w ogóle już zaczęło śmierdzieć z tego Dinozucha. O, ale dalej możemy go zjeść. Cały czas myślę o tym Francuzie, którego zabiłem. On chciał się po prostu z tobą zakolegować, Admiros. Dalej jesteśmy kolegami, ale on jest bardziej sztywnym kolegą. Okej. No w sumie tak. A to nie, czekaj, a to nie był on? Ten tutaj? Tak, nie, to był ten Admiros. To był ten? Tak, to nawidzisz. A to nie był ten A, to jest... Tak, no, już zapomniałeś o swoim koledze. Muszę zobaczyć, jak ten wygląda. Tak, faktycznie. Tak, bo ten był, to była ta Judy, która tutaj sobie była w tym miejscu. Mam nadzieję, czekaj, że... muszę przetestować coś. Co? To się oddala od ciebie. Aha. Alt. Alt i lewy. I lewy, i haps można, dobra. No. Aha, mogę ciebie hapnąć. Nie rób tak, to chyba na raz byś mnie hapnął. Właśnie się zastanawiam, czy bym ciebie, wiesz, chwycił. Nie, próbujemy. Szkoda, bo już mam tyle procent nabite, że mi szkoda jest. A ile masz procent? 10? Prawie 12. Co? Ej, może ta perfekcyjna dieta rzeczywiście tutaj pomaga. Tak mocno. No bo... 30% szybciej. No. Ja bym chciał wbić tego Dinozucha. Czekaj, ile mam procent? 36. To tak, chociaż do 40 paru. Że nawet nie 50, tylko 40 parów, więc to nie będzie też długie. Ej, myślałem, że ktoś się tu zrespił. Właśnie, tutaj będą się respiły Dinozuchy jak coś. Czekaj. Bo to jest... Dinozuch może też usiąść. No, podcha. Podcha może No, ale sobie. Tak siada tak troszeczkę, bo on ogólnie wygląda jakby cały czas siedzi. Tak bierze, wiesz, tak. Gębę. A tutaj coś widzę. Co to jest? A to jest rybka. Mhm. Dobra, wiesz co, ja tą rybę chwycę i... Wezmę nam, przyniosę po prostu w jedno miejsce, żebyśmy mieli, wiesz, taką stołówkę. Ej, wiesz co, bo tak sobie myślę, że jak tutaj leży ta padlina, to ktoś może ją wyczuć pod kół przecież i przyjść zgadza tutaj. Zgadza się, zgadza. Dlatego... Ale wielka ryba, delfin. Tak wyglądają delfiny właśnie. Nie, no. Wiesz co, dlatego przeważnie powinieneś wejść do wody tutaj. Tak mi się wydaje, to mogą mnie jacyś koneserzy Dinozucha poprawić. Ale tak. Czeka, tak, jeszcze piję. Dobra, spokojnie. Że powinniśmy, w ten sposób się czaić na naszą ofiarę. Kontrol, nurkujesz? I w wodzie. Tak, i sobie patrz, jesteś przy jedzeniu i jak tylko ktoś się zbliży, to robisz cyk, wyskakujesz i łapiesz tą osobę. A jak robić boosta, że wychodzisz i biegniesz? Chyba z shiftem po prostu? No czekaj. Nie. Sekunda, zaraz zobaczę. Bo nie. Bo mi może chyba nie działa. Może z altem jakoś prawy? Zaraz. Nie, no prawym to chwytasz to, no. Ale rzeczywiście tego boosta brakuje, nie? No właśnie mówiłeś, że jest boosta, ja nie wiem jak go zrobić. No. Czekaj, z shiftem po prostu? Uwaga. Tak, no wyszedłem i shift i prawy sobie. Chyba. No shift prawy, to jest jedynie, ale mówię, ja Dinozuchem nie za bardzo lubiłem grać przez te wszystkie kanibale i pamiętam, że najgorszy moment był, jak wbiłem sobie 5 godzin tego Dinozucha na odcinek. Na następny dzień rano nagrywałem ten odcinek i po 3 minutach od zalogowania się byłem martwy i straciłem cały progres. I wtedy powiedziałem, no tutaj bardzo niecenzuralne słowa, że pieprzyć Dinozuchy. O, tak bym powiedział. No, wszędzie to nieźle. Kanibale, no. Bo wystarczy, że masz takie duo, na przykład tak jakbyśmy my mieli 100%, to możemy naprawdę dużo zdziałać. Takim, bo jak widzisz na przykład innego dorosłego Dinozucha, no to dwóch na jednego, to wiesz, bez problemu gościa sobie ogarniamy i go możemy zabić. Ile? 37%. Ja może się schowam do wody tutaj, żeby nas... Ja będę przynętą. Okej. Okay, muszę uważać, żeby jak nie zginąć jak ostatnio. No. Coś tam się zapatrzyłem i już. Z tego zor. Bo był taki, taki moment, że ja coś tam sobie robiłem na altabie, Admiro sobie coś tam robił, no bo wiecie, no nie będziemy po prostu cały czas patrzeli na to, co się dzieje w gierce. I cyk, i dosłownie sekundami uwagi. No. A on sobie tak podchodził, patrzył na mnie, Bo ja to tam uciąłem, ale ten stegozaur stał tak chyba z 5 minut nad nami i po prostu sobie stał, nic nie robił. Ja go cały czas kątem oka na drugim monitorze miałem, wiesz, skierowane na niego. I mówię, ja w ogóle nie obserwowałem wtedy. No ja rosnę se, spoko. Nie, brakuje mi w DL czegoś takiego jak jest chyba na wersji Legacy, czyli serwery Deathmatch. Czyli masz jakąś tam arenę i możesz się po prostu nawalać z innymi. I dzięki temu, wiesz, trenujesz sobie walkę, no bo tutaj
kurde, żeby walczyć, to dużo ryzykujesz, bardzo dużo ryzykujesz. Żeby, prawda. No, żeby się poduczyć. Więc, no teraz mówię, to jest takie mimo wszystko średnie. Dobra, Admiros, ja sobie tutaj, o, będę ciebie ochraniał. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie zrespi. Kurde. Nie wiadomo. No, może tak być, że się coś za chwilę, wiesz, pojawi. No bo tu jest spawn point i ty w tym miejscu się gdzieś zrespiłeś, nie? Wiesz co, chyba nie. Ja się zrespiłem gdzieś tam bardziej na prawo, bo my płynęliśmy tutaj sporo. Gdzieś tam w prawo. No to teoretycznie powinien to być taki safe zone? Dobra, wiesz co możemy zrobić? Możemy się najeść na maksa, możemy się napić na maksa i popłyniemy tamtą rzeką, po prostu. Mm-hmm. Żebyśmy tutaj całego, pa, wiesz... widzowie! No, najprawdopodobniej tak, właśnie to będzie zła decyzja. Wody, no właśnie, nie, wody nie musisz pić tak naprawdę, wystarczy, że będziesz po prostu zanurzony. O, tak? I będziesz, no, samo będzie ci pasywnie piło. Naprawdę? Mało, tak, ale coś tam ci powinno być. A faktycznie. Pić. No, ja włączę filtr widzom, żeby cokolwiek widzieli pod ten. To jest ten filtr? Chyba to jest ten. Okej, okay, na OBS-ie. Mam przygotowany filtr, który się nazywa D-Isle, żeby... A myślę, że D-Nuchy. Nie. Tak jest nazwany. W ogóle musimy jeszcze zagrać Admiros. Mam nadzieję, że nie usunąłeś Path of Titans. Nie, cały czas mam, tylko bo nie 10 maja wychodzi jakiś giga update kolejny do tej gry. No, ta gra co chwilę dostaje update'y. Także, no też będzie niedługo Path of Titans. Nie wiem, czy z Admirosem od razu, no, czy... O, czekaj, coś jest przed nami? Nie, rybki. Nie, ale jest niestety noc, no, się zbliża. Znaczy już właściwie jest. Już jest. Jest w ogóle 19 dopiero. Co jest? No i teraz dopiero się zrobi ciemno. No, o, i jak płyniesz sobie pod tym, to masz pokazany w końcu ten tlen, że tracisz tak, tlen? Widzę, dobra, no widzę, dobra, spora dobra. Mam. No, więc to jest tak, żeby deinozuchy po prostu nie kampiły 2-4 na dobę pod wodą, żeby też się musiały wynurzyć. To jest ty się wynurzasz na chwilkę, pyk. No, dokładnie, ale wiesz, wystarczy, że ktoś cię zauważy i tak, aha, dobra, ktoś tam jest. No, po prostu pod tą wodą. Ojku, mam nadzieję... Inaczej, jeżeli spotkamy jakiegoś dużego deinozucha, z którym będę wiedział, że raczej nie mamy szans, Admiros spieprzamy na ląd. Mhm. Po prostu, uciekaj na ląd z shiftem, z tym boostem i później się jakoś znajdziemy. No. Rozdzielamy się wtedy, tak? No, możemy się rozdzielić. No. Może nie spotkamy nikogo, może będzie tutaj pusto. Nie, a czy my teraz płyniemy w stronę tego spotu, gdzie byliśmy ostatnio? Nie, żeby przejść na ten spot, musielibyśmy wyjść tutaj po lewej stronie i przejść tak ze 2 minuty. A teraz sobie płyniemy rzeczką i czekaj, gdzie my będziemy? I szukamy ofiary kolejnej. Tak, płyniemy na centrum. Bardzo powoli, ale płyniemy sobie na centrum. Mhm. Tylko problem jest taki, czekaj, mamy Increase Night Vision, Blood Regen, Stamina, Growth Rate. Nie. Aha. Nie, jest. Stand Night Vision Range Increase by 15%. A, faktycznie. No. Bo tu właśnie w nowym update'cie, tym legendarnym, który wprowadzi 4 dinuchy, o którym bardzo często gadam, to każdy dinozaur będzie widział inaczej w ciemności. Te słabsze gatunki będą widziały więcej w ciemności, a no takie dinozuchy i tak dalej, no to będą widziały mniej. Tak, żeby wiesz, to jakoś zbalansować. I tak dalej. No tak, zresztą deinozuchy to nie wiem, czy powinny widzieć więcej w ciemności. No nie, będą widziały... W wodzie powinny lepiej widzieć. No to tym się powinny rzeczywiście charakteryzować. W ogóle na The Isle powiem ci, że ja sobie ostatnio tam jakby śledzę wątki. Taki hejt się wylewa od ludzi. Co jest? Nie, to właśnie było takie zdziwienie. Czemu hejt? A, bo w skrócie... Nie robią update'ów. Tak, nie robią update'ów. A. Wszystko im zajmuje bardzo, bardzo dużo. Modów nie chcą, bo wiesz... wydaje mi się, że twórcy się boją tego, że moderzy w miesiąc, 2 miesiące ogarnęliby więcej kontentu niż oni przez ostatni rok, 2 lata. Bo ostatni idzie za tym, że ludzie po prostu więcej kupią ich gry? No inaczej. Powinno. Tak być. No ale... Jakby udostępnili warsztat i tak dalej, to wiesz, no to musisz kupić grę na Steamie, żeby mieć warsztat. No zgadza się, No najprościej tak, co nie? No. Wtedy więcej osób kupi ich grę, będzie bardziej popularna. Zarobią więcej, będą w stanie zatrudnić więcej ludzi i dzięki temu zrobią lepszą grę. Naprawdę jest bardzo niefajnie jakby podchodzą tam do ludzi na Discordzie i tak dalej. Mówię, to jest wątek, o którym można by było gadać i gadać, ale codziennie sobie wchodzę właśnie i czytam to, ludzie są zdenerwowani, bo ostatni Dinuk, tak żebyś zrozumiał, został wprowadzony chyba 500 dni temu. 500 albo 600 dni. No. Aha. I oni na przykład jednego Dinucha, tam Trodona, taki też zostanie dodany, to mówili, że będzie chyba z pół roku temu. Że już jest na wykończeniu, że już lada moment będzie. No i
No i minęło pół roku i wiesz, i... Trolują. Nadal, no nie, po prostu mają jakąś dziwną etykę pracy, że bardzo im dużo czasu schodzi na wszystkie rzeczy. Jasne, jak wychodzą na przykład te dinuchy, to one są wszystkie różne, masz inny gameplay i tak dalej, to trzeba jakby oddać, że to jest bardzo dobra gara, ale no poziom rozwijania się, zwłaszcza na przykład jak sobie porównasz do Path of Titans, gdzie tam co chwilę masz dodawane nowe dinuchy, nowa mapa ostatnio wyszła, teraz będzie jakiś over, zmiany po prostu w trybie nocnym, jakieś nowe umiejętności, bla, bla, bla. No dużo kontentu, nie? A tutaj dostajesz raz na pół roku update, który tak naprawdę nic nie zmienia. Więc no nie dziwię się po prostu, że ludzie już mają po prostu dość i dużo graczy się odwróciło po prostu od DI. Ja też trochę to no rozumiem, bo wiesz, powiedzmy, mówią ci, o, słuchajcie, kończymy już update, już lada moment ten update będzie, ostatnie testy. I mija pół roku i nadal nie wiadomo, kiedy on będzie. Nawet nie ma przybliżonej daty. I ludzie tak tylko bardziej spekulują, że no, może za miesiąc, może za dwa miesiące. No, także to jest no, denerwujące. No to niefajnie, niefajnie robią, że tak wolno wypuszczają. No, mówię, gdyby oddali moderom, nie? Że słuchajcie, my sobie pracujemy nad update'ami, ale macie tutaj narzędzia, róbcie co chcecie. I obstawiam, że mówię, o wiele szybciej by zmiany wychodziły od moderów. Jakieś, wiesz, nowe dinuchy, tutaj nowe mapy, no to są zajawkowicze, nie? Którzy by spędzali mnóstwo godzin na takich rzeczach. Ale później by wyszło, że no jednak twórcy DIL średnio sobie razem, jeżeli moderzy tam w parę miesięcy potrafią zrobić więcej niż oni przez parę lat. Więc no, no tak niby to... tak, ale no przecież i tak to idzie dla rozwoju ich gry. No, no to... tak, 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 no właśnie, że to jest sytuacja win-win, chyba. Że oni zyskują nowy content, a oni mogą się skupić i przynajmniej nikim nie truje dupy, kiedy update, no kiedy update, no proszę, wydajcie już ten update. No, no. Więc tak to wygląda. Mówię, te odcinki z Deinozucha niestety widzowie takie są, że no musisz sobie znaleźć jakiś temat do gadania, no bo za dużo aktualnie się nie dzieje, nie, w nocy, jak sobie rośniesz z tym Deinozuchem, powoli. No możemy mówić na przykład, ja wbiłem 14,886%. O, super, ja mam Admiros 39%. O, super. Ja też... mam już... O, jeszcze mi nie przybyło. O. Musimy chwilę poczekać. Oj, dobra, to... Widzę, przygotujcie łapkę w górę, jak mi rozbije kolejny procent, bo to jest bardzo ważne. No, i... no nie czekaj. Wbija mi się, no wbijaj się. Musisz co chwilę aktualizować, tak cyk, 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 wiesz. Sprawdza, mi nic się nie wbija. Oj, no to sorry, Admiros, twój Deinozuch już nie urośnie bardziej. Naprawdę? Tak, jesteś... wybrakowany. No, ej, widzę. Co? Yo. Widzę gościa. Deinozucha. Gdzie? Przed nami. Ja nie widzę. W wodzie nie. Tak, tak, tak. Weź sobie zanurkuj. Widzisz jest, go? Jest, jest, no. Zabić go? Tak. Tak? Okej. Okay. No. Robi to. No zrobiłem to, no. Maluszek. Maluszek, kolejny. No, zarąbiście flotar. Akurat troszkę mi głodu ten skoczyło. No, to idealnie. To jest przekąska na drodze. My oczywiście za niedługo, jak popłyniemy dalej, to będziemy taką przekąską dla kogoś innego. Nie, no nie będziemy. Ty już jesteś dużym Deinozuchem. Nie, coś. Ty przecież duży Deinozuch to jest taki, który ma 100%, a ja jestem maluszkiem. Nie, ty jesteś maluszkiem. Ja jestem po prostu mniejszy. Taki mały dość. Ej, a to musi być przykre, na przykład jak, nie wiem, zakumplujesz się z kimś, wbijacie razem, a on cię później zjada. No, może tak być. Po prostu, wiesz, jest, potrzebuje jedzenia na szybkości i musisz podejmować takie decyzje. Dobra, kolejny. I on sobie awczył, wiesz, pójdę sobie nalać zupy, bo przyszedłem ze szkoły i sobie pogram Deinozuchem. No i przychodzi taki flotar. No i nie ma grania, no i musi iść później grać w inną grę. No, ej, czekaj. Admiros, bo ja nie mam pojęcia. Chodź za mną na spokojnie. Idę. Ja nie wiem, jaki tu jest spadek, że tak powiem. Mam już 15% i pół. 15,5. Lecisz jak burza. No. Do twoich 20%, żeby... Oj. Dobra, nie podchodź tam. Jest spadek potężny? No jest. Taki, nie przeżyjemy upadku, rozumiem. No nie przeżyjemy, tylko czekaj, bo przydałby się dzień właśnie, bo ja nie daleko mam pojęcia. Daleko jeszcze, łopanie, środek nocy. O 5 się robi mniej więcej jasno. Czekaj, ja muszę wyczuć. Nie no, po prawej stronie jest woda. No to czyli dobrze idziemy, chyba. Tylko musimy znaleźć takie miejsce, żeby po prostu tutaj sobie na spokojnie zejść. Mhm. O dobra, a nie, to nie jest woda, to jest krzak cały czas. Dobra, chodź. No jestem maluszkiem. No wiem. I jak coś tutaj nam wyskoczy, to będzie raczej papa.
Nie no, w takim miejscu raczej nie. Nie no, szansa jest mała, nie, że kogoś tutaj takiego spotkamy. Ty. Ej, jest problem, Admiros, bo... No woda jest przed nami. Jak cały czas będziesz szedł prosto, to będzie woda. A jest, dobra. No. Okej. Okay. Czas. Na no, no właśnie, nowe terytorium. Aha, czyli jakbyśmy wyszli i szli przez tą łąkę, to byśmy doszli do skałki raptorów. Kurde, to możemy, Admiros, zaryzykować. Jak chcesz, możemy iść. No, pójdziemy. Jak zaraz dzień będzie, wiesz? Oj, to czekaj, jest, będzie dzień 4:40. Tak, już za chwilę. Oj, to jest... Idealnie, będziemy widzieć wszystko. Inni będą też będziemy nas też widzieli. No. No, to jest... Dobra, robimy to, Admiros. Najgłupsza rzecz, czyli chodźmy, będziemy... Chodźmy. Bo ja nie mam staminy. Znaczy, mam mało staminki. Dobra, idziemy sobie tędy, tylko ja muszę zobaczyć, czy na pewno to jest dobra droga. Cyk. Mhm. Okej, bardziej w lewą chyba stronę. Dobra. Tu. I do skałki. No, bo tam rzeczywiście jest... może nie będzie, wiesz, żadnych kanibali ani niczego takiego. Oby nie było nikogo, kto nam zaszkodzi. Dobra, jeszcze raz zobaczę. Tak. Tak. Teraz, Admiros, jeżeli chcesz, jesteś szybszy, bo ja będę musiał odpoczynki robić. Tak jak teraz ja biegnę, całusieńki czas prosto ja do rzeki. Ja cię nie widzę jeszcze, bo uciekłeś mi. Jak to? No dalej jesteś, zobacz. A ty powinieś nadrobić. Biegaj, cały maluchu. Czas. Biegam, ale też mi się już kończy powoli. O, dobra. Ja sobie odpoczywam tutaj i sprawdzam. Cyk. A już połowę drogi przeszliśmy do rzeki. Co jest? Co? No, ej. No nie, to było pierwszy. Głupie, że my w ogóle w rzece No, biegnij. Tylko no, tam spotkałem tego dużego, który jadł innego. Dajnozucha, także mam nadzieję, że ciebie nie zjedzą też. No, może, zobaczymy. Może to biegniesz się źle... ze mną? Nie. Nie, ja sobie regeneruję staminę. Cały czas prosto. I w końcu dojdziesz do rzeki. Oho, i tam się schować? Się No. A czy się nie będzie rzeki? Będzie, bo ja pamiętaj, że ja mam mapę otwartą cały czas. Widzowie, mapę macie w opisie, gdybyście też chcieli sobie zobaczyć. To tarcień się robi. Wiem. O, i widzę nawet skałki. Daleko po prawej stronie są. Ale nie wiem, czy ktoś tam jest na tych skałkach. O nie, ja na środku pola, centralnie na środku pola, bez żadnych krzaków muszę odpocząć. A ja oddalony od ciebie. Spokojnie. Damy radę. Nie! Co jest? Stegozaur chyba jest. Proszę, żeby mnie nie widział. Plotar, ja mam iść czy wracać idź, do ciebie? Idź do wody, idź na przed siebie. Na pewno przeżyjesz? Muszę. Mogę na krzyżeć na niego. Widziałem, coś biegło. Nie mam pojęcia, widzowie, co to było, ale wydaje mi się, że... To był stegozaur. Ja pierdzielę. A coś ten biegł do mnie? Nie biegł. Biegł w drugą stronę kompletnie. Spokojnie. Ciebie, Admiros. Ciebie nikt nie tknie, dopóki ja jestem na posterunku. Tylko, że jesteś daleko ode mnie, to wiesz. A ty już jesteś w wodzie? Tak. Aha. No to możesz sobie wyjść tak na brzeg i wiesz, oczekiwać mnie, że tak powiem. No ja muszę zregenerować jeszcze... O, ależ duży korzeń pod wodą. No to już myślałeś, że ten? Że no, coś tam... Że ryba jakaś albo... Ej, dziwne, że ten z tego tak mnie nie... Tak syczy. Inny dejno. Nie. Nie, a może ty syczysz? Coś tam płynie? Nie, to liść lata? Oho. Ryba? Ostatnio zajrzeć... słowa, co, liść? Nie, zajrzeć pod wodę, jeszcze nic się nie stało. Tu jest korzeń. Dobra. Tam idę. Jakby coś chce płynie. Nie. O! Wow! Co? Wow. Jest coś? Jest. Duży? Maluszek, ten. Pije sobie wodę. Ten, jak one miały, Boże. Raptorek maluszki. Raptorek pije wodę? O. Tak. Dobra, Admiros, ja ciebie widzę. Chcesz go? Witam się z nim pod jedynką. Nie no, ty możesz go zaatakować jak chcesz. Jeżeli to jest maluszek. A ja nie wiem, nie umiem, czy jest słyszę, Admiros. Maluszki. Pod wodą nikogo... Dobra, biję go! O, jesz... Oho. Au! Dobra, jeżeli ciebie... Au! Dziabnął mnie za 3%, chyba jakiś maluszek. Ej, Admiros, po lewej stronie, płyń w moją... dobra, ty walczysz z nim, okej, okay. Walcz. Oj! Nałożył mi krwawienie. Dobra, pójdziesz sobie na drugą stronę i bez problemu się wyleczysz. Bardziej możesz... Bić się z nim? No, nie wiem, jak tam chcesz. Jeżeli czujesz, że go zabijesz i mało ci bije... Nie czuję to... w ogóle tego. No to... nie powinieneś w sumie się z nim bić. No. Ale ja słyszałem po lewej stronie pomruk i nie wiem, czy to jest mój pomruk, czy tutaj gdzieś jest duży dajnozuch. Nie wiem. Byś musiał płynąć w moją stronę, tak jakby.
A ty idziesz tam, czy jak? No, ja ciebie widzę. Ja ciebie widzę, tylko sobie jeszcze regeneruję staminę. Okej. Okay. Dlatego potrzebowałbym małego, wiesz, małego ja zwiadu. Sobie regeneruję, bo mam krwawienie, wiesz? A, dobrze, dobrze. Regeneruj. Dobra, ja mogę już zejść. Wiesz co, ja chyba się z nim będę bił. A on tam nadal jest, ten raptor? No se krzyczy coś po drugiej stronie, ale chyba poszedł. Oj! Oj. Chodzi. Dobra, ile mam procent? Wstaję, mam połowę staminy. Zaatakuję go, co się może stać? No jeżeli gdzie jest. Gdzie on jest? Nie, no wydaje mi się, że ktoś tutaj jest widzowie w tej wodzie. I za chwilę zostanę dziabnięty. Nic ja nie słyszę, ma, nie słyszałem pomruk deinozucha takiego, tylko że może to było tam dalej. Okej, okay. Nie ma już tego utacha? Nie. Okej, okay. No zrezygnował po prostu z walki. Albo gdzieś poszedł tutaj. Dobra, tu rybki. Dobra, Admiro, spłyniemy na skałkę. Gdzie ty? Dobra, a tutaj mam jest. Krwawienie. Siema. A masz krwawienie nadal? Tak, ale mi przybywa życie, mam kropelkę czerwoną. Nie, bo się wykrwawisz. Na ląd i klikasz H. A gdzie jest pokazany poziom mojej krwi? No, na kropelkę, musisz tab sobie kliknąć i skierować myszką na tą kropelkę. To czekaj, to ja nie mam? Masz kropelkę czerwoną, czy nie masz? No tam, gdzie mam staminę, mam czerwoną kropelkę. No to nie, no to krwawisz. Możesz mieć leciwienie. Ale życie mi przybywa. No tak, ale nadal będziesz krwawił, jeżeli będziesz biegał, to się w końcu wykrwawisz. Z minutę... Ale życie mi przybywa. No nie wiem, no wie... O... Mm. Dobra, już mam kropelkę plusik? Z plusem. Nie było tematu. Nie, bo wiesz, jakby tak, takie dziwne. Tak, ja wiem o co ci chodziło, że niby krwawisz, ale jednocześnie jak możesz to skoro mi życie przybywa, to jak mam się wykrwawić, no tak. Skoro mi przybywa? No zgadza się. Dobra, Admiros, wpływamy na to Ach, miejsce. Ach, nowy dzień na krainie dinozaurów. Tak. Dobra, lecimy. Nastał nowy dzień. Zobaczymy. Ja mam 40... 18,5. Ja mam 43. Już masz prawie połowę? Wow! No, już się połowę udało wbić, ale no nie zmienia to faktu, że no to jest stresująca zabawa takim dinozuchem. Dobra. Nie, no fajnie, jest mi się najbardziej podoba ze wszystkich aktualnie. Tak? O! Tak, no. Okej. Okay. Tamte inne to było takie jakieś słabiaki, a tutaj masz taką satysfakcję, że jesteś królem. No, co z tego zaurem byś musiał zagrać też. O, jeżeli nuda, chcesz... ale z tego zaury jedzą rośliny. No tak, albo mogą zostać kanibalami. Pamiętasz tego z tego zaura, który nas zabił? No. Możemy zagrać z tego zaurami kanibalami, Admiros, zawsze. Czyli, no że zabijamy wszystko. Jedni? Aha. No. Że nieważne, czy jest roślinożerny, czy mięsożerny. Okej. Okay. Przed nami słyszałem pomruk. Ale nie możemy go zjeść. No nie możemy, ale to no dla właśnie. Samej satysfakcji zabicia. Mhm. Wystarczy. A może wyłączę już filtr, bo nie potrzebujemy. Cyk. O. Teraz jest lepiej. Dobra, i przed nami na pewno są deinozuchy, bo po pierwsze mam 18 FPS-ów. Ja też. A po drugie... Będzie dużo ludzi. Oj, yo. O, jest. Przywitajmy się. Ale wielki. No, jest. Och, flotar. O! Widz! Widz! Jest, nie zabije nas! Siemano. Myślisz? No, mam nadzieję, że nie, że wiesz, że jest miły. Ale powiem ci, że jest parę osób, które pisało, że już bijają deinozucha, żeby mnie zabić. No, okay. Także... Fajnie. Także bardzo niefajnie. Jestem po angielsku, bo ja jestem po angielsku. Ja wiesz, odpisałem mu, że... O kurde, tu jakaś rzeź była. Jest z tego poprawa. No, zanurkuj sobie, uważaj. Ale ej, za mało FPS-ów jest. Ej. Płynie wielki, ogromny. Tak, ale to jest... raczej nas nie zaatakuje. Nie, o, zawrócił do ciebie. Nie, no, tak, jest tutaj. Tam jest jeszcze jeden na końcu. Dwa duże są. What happened here? Dobra, trzeba się zapytać. To jest chyba dorosły. Jezu, jaka rzeź tutaj była. No. 3 Stegos, I killed one. O, widz zabił z tego zaura. Dobrze, nice. Dobrze. Ej, ale nie, powiem ci, że tak, nie da się tutaj siedzieć troszeczkę dłużej, bo no ja mam 13 FPS-ów. Ej, nie wiem, Admiros, czy czasami stąd jednak nie pójdziemy, bo naprawdę, to jest za mało FPS-ów. They're very aggressive, so be care. Oho, dobra. No, do ostatnio zginąłem, więc nie chcę tu przebywać. Na tej skałce, to było tutaj. Okej, okay. Thanks. Ale mógłbyś fajnie... se podjeść na przykład? No mógłbyś, pewnie, że tak. Dobra, to idę se podjeść. Czym chata bogata? Częstuj się. Tak żeby nie lenie poznaki, to z tego zjem. Ty, a on rzeczywiście... w wodzie jest. Nie, ja sobie zjem deinozucha. Nie mam tam problemu, wiesz. Ale wielki ten jest ten deinozuch. Tak. No tutaj
Szkoda, że nie poszliśmy od razu, bo może byśmy byli świadkami tej walki. Ja tak to widzimy tylko pozostałości. No. Jak... O, słyszę utachę. Ja muszę też... Coś tam słyszę. No, muszę obserwować, czy tutaj jesteś też. No, żałuję, że nie poszliśmy tutaj od samego początku, tylko płynęliśmy tą rzeką. Trafilibyśmy na walkę. No. A teraz wiesz, tylko jest tą pozostałości walki i my, gdzie sobie po prostu... chillujemy i tak naprawdę tyle. Zostało mi 6% Admiros do wbicia 50%, także wydaje mi się, że po prostu poczekamy do tego momentu i będziemy mogli na dzisiaj to zakończyć. Ale w ogóle wydaje mi się, że to nie jest dorosły, ten tutaj. No nie, taki mały jest, co nie? No. Wydaje mi się, że, nie wiem, z 70% ma 80%? Ja bym powiedział, że mniej. Tamte, co kiedyś były, co były dorosłe, to były ogromne. Tak. O, aha, czy cała trójka to są dorosłe. Okej. Okay. Takie małe? Mhm. He's the most aggressive one. O, to jest najbardziej, ten niebieski jest najbardziej agresywny, a w sumie rzeczywiście podchodzi. Ale to mi się podoba, widzisz, od razu bitka i chce się napieprzać. No, tylko, że my jesteśmy teraz trochę obsrani, nic nie możemy zrobić. Well, I wish he more small, no. Gdyby był mniejszy. O, tam widzisz, jest Teno. Czekaj. Patrz, obok tego z tego zaura jest Teno. Nie wiem, czy będzie go widać. Ja go nie widzę. A, poszedł za skałkę. Dobra, nie ma go tutaj. I killed one adult like... O, 30 minut temu, czyli idealnie, Admiros, gdybyśmy się znaleźli i przyszli tutaj, to byśmy to widzieli. No niestety, ominęło nas najlepsze. No. A teraz my pływaliśmy i gadaliśmy o Guardiansach of the Galaxy. To jest... też. No coś tam biegnie. Gdzie? No taki Shinobi. Chyba... A, już za skałkę poszedł jakiś taki. O, Teno. Widzisz tam no, na skałce stoi taki Teno. Z długim ogonem? No. No to jest coś roślinożerny, to jest Tenontozaur albo Teno. No, jakoś... A to nie graliśmy nim. Nie graliśmy. No. On jest dość mocny. Też. I on ogonem ciekawe. Atakuje. I jak walczyliśmy sobie tam jeden versus jeden, to też na samym końcu był właśnie, używaliśmy tego Dinucha. O, Karno jest. A, może? Bijemy się z nim? Okej, okay, no właśnie chciałem wyjść, ale kurde, jest 16 FPS-ów i walka z tyloma FPS-ami... Myślisz, że załatwiłby mnie na hita? Ciebie może nie. Chociaż ciężko powiedzieć. No chodź. To lecę. A widzisz! Dziabnąłeś go. To ja sobie poćwiczę wybieganie z wody. No, bo może sobie poćwiczyć. Let the carno come. To był Admiros. Już. Nie szarżuj. No. Ups. Jakbyś, wiesz, ty wybiegasz z wody i on akurat z główki ciebie uderza i papa jest. No. Jak duże z tego zaurów? 3. No. Nie, to ciężko będzie cokolwiek z nimi zrobić, tak szczerze. O, tam one skałkę sobie przejęły. Czy jak wybiegam z wody, to klikam tylko prawy? To wtedy łapiesz... Właśnie, ja też nie wiem, jak dokładnie to działa i dlatego chciałem sobie przetestować to jeden versus jeden na serwerze. O. Czekaj, bo podchodzi tutaj ziomek, mam nadzieję, że nie chce mnie zabić, że wybiegasz i łapiesz w pysk dinozaura i później go wciągasz do wody. Mhm. No, i go jakby dusisz, topisz. Ciekawe, no, trzeba to wykorzystać. No, taki, wiesz, tak myślałem, że sobie byśmy zagrali. Ja boję się skałek. Nie, no skałki są chillowe, Admiros. No tutaj se chillowałem i wiesz, jak się skończyło. No, ale to dlatego, że byłeś nieuważny. Admiros, don't die again by stealth. No mówiłem. Keep your eyes while chilling. Właśnie, dobrze, no, Stalker. No, o tym właśnie gadamy. Pozdro, Stalker, bardzo dobrze, że to napisałeś. Ale mili widzisz, mili bardzo ludzie, proszę się o ciebie. I nie są kanibalami, co jest też bardzo ważne. Bo, o, z tego zał, pa. Jest. No nie, no ja się chowam do wody, bo znowu się tak skończy. No. Ty, zobacz, na taki chory człowiek. No. No, nie podchodzi do niego. Ja pływam, żeby w razie czego uciec. Krzyknę na niego, pod jedynką. Pod Niech trójką. Się boi. Pod trójką? Nie, pod trójką to jest takie dziabnięcie. To czwórka? Nie, czwórka to już wzywasz pomocy. Trójka to jest... Wygląda to, że dinozuchy to trójki używają, żeby po prostu postraszyć kogoś. Ja bym powiedział, że jedynki. Nie, jedynka to jest po prostu, że dajesz... obecność swoją zaznaczasz. Czyli na przykład... O, jestem tutaj, albo coś w tym stylu, wiesz, po prostu... Ciekawe. To jest... Ani to nie jest agresywne, ani nie jest to drugie. Takie. Macha ogonem w wodzie. Wynocha to nasze terytorium.
Szkoda, że nie mamy żadnego dorosłego tutaj ziomala. Chociaż nie wiem, czy Stalker nie jest dorosły. Stalker... Ja mam 2,149% już. O ile? 2,14? 2,149. Okej, okay, ja mam 46, jeszcze 4% ja. Okej, okay, czyli Stalker jest dorosły. Czekaj, który to jest? To jest on? Tak, to jest chyba on. A ładnie wygląda. No, widać, że ma rany bojenne. Ten tutaj, ten taki ciepny. Oho! Ej, ej, ej! O, atak, atak, atak! Biją się! No, widzę, atakują go! Just a little more... Oj! Dobra, nie zabił go, ale jest... Nie, ten... nie, nie, dziabnął go tam wcześniej ogonem. Widziałem. Tak? Dobra. W ogóle z tego zaury się powinno atakować i wchodzi głowę. Na skałkę, uważajcie. A, widzę, ale spokojnie. Nie, on, widzisz, sobie chilluje na skałce. Ta, aha, ostatnim razem było tak samo. On se stoi 5 minut, chilluje. Tylko on stał, a teraz sobie leży, więc to jest różnica. Idę do niego. Nie, nie podchodzę. Już podchodzę. Bój się. Bój się, za chwilę ciebie zaatakuje. Ale zaryczał 20 razy no, głośniejsza. Tak. Odpierw się dzieciaku, tyle ci powiedział. W ogóle też dostaję co jakiś czas pytania, jakie ja to robię, że mam tyle FPS-ów w grze. A ja tak mówię, tyle? Mam 20 FPS-ów, nie? Na przykład. To nie jest dużo, to nie jest wiesz, dużo. Ludzie mają 5, no tak, 3. To są moje ustawienia, widzowie, gdyby ktoś chciał sobie skopiować. Ale nie wiem, czy... Jak macie słaby komputer, to nie polecam. No właśnie, no, to jest tak, że no, jak macie... Ej, a ja mam jakie ustawienia? Ustawiałeś mi? No, chyba tak, chyba na pierwszym off, tym. Off, tak, ustawiałeś mi, dobra. No, ja mam on, te wszystkie cztery opcje, teraz. I no, Bloom i tak dalej? Tak, to ustawiłem no sobie ja na on. Mi się no i mam 22 FPS-y, więc chyba nie jest, nie masz takiej tragedii. Dobra, 3% Admiros jeszcze muszę wbić, a ty nie wiem, ile tam masz do takiej ja pełnej. Ja już mam procent 22. To spokojnie. I can attack soon, they just need to come a bit closer to water. Ale no, oni będą pili wodę w innym miejscu, no na pewno nie będą podchodzili do wody, żeby pić tutaj, jeżeli wiedzą, że jest tyle dinozuchów. No nie, no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no. Siedem dinozuchów. No nie, no to by musieli być naprawdę... To jest już takich dużych? Idiotami, nie. Żeby... Chyba, że naprawdę on będzie chciał się bić, nie? Ten niebieski. Mhm. Tak jak wcześniej tam mówił, że jest bardzo agresywny. Może rzeczywiście coś takiego będzie. Admiros, ile masz procent? Ja mam procent 24,5. Okej, ja mam 49, prawie 50. Także zrobimy tak, że dobijemy te procenty i będziemy kontynuowali następnym razem.